Piotr, za tobą tak zwane testy agencyjne, inaczej mówiąc zdjęcia próbne dla właśnie przyszłych modeli i modelek. Jak się czujesz przed aparatem, przed obiektywem? Wiesz co, nie sprawia mi to jakiejś chyba dużej trudności. W szczególności, że bardzo dobrze mi się współpracowało z Krzyśkiem. Bardzo dobrze się czułem przed jego obiektywem. Dobrze się dogadywaliśmy. Myślę, że jego najmocniejszą stroną jest to, że jest plastyczny. To, że potrafi przy niewielkiej zmianie fryzury, stylizacji być zupełnie inną osobą. Potrafi się zmieniać, nie boi się być brzydki, dziwny, oryginalny. Potrafi wyjść z tego kanonu, prawda, lalki Kena. Skąd w ogóle pomysł, żeby zostać modelem? Czy ty nagle spojrzałeś na siebie i uznałeś, okej, mam warunki, czy jednak ktoś zwrócił na ciebie uwagę? Nie, wiesz, ja w życiu bym chyba nie pomyślał, żeby w ogóle pójść w tę stronę. Zawsze może trochę tak humorystycznie patrzyłem na tę stronę świata, ale napisała do mnie Karolina, moja agentka. Przede wszystkim zwróciłam uwagę na jego szczery, wielki uśmiech, hollywoodzki, białe zęby, szlachetne rysy twarzy. Zapytałam się najpierw, ile ma wzrostu, ma odpowiednie wymiary, bo mamy 1,86 m, więc jak na modela, no to zdecydowanie jest okej. A jak tata zareagował na to, że jego syn będzie modelem? No trochę się tam pośmiał, ale w raczej pozytywny sposób. Macie z tatą taką kumpelską relację? Tak, bardzo często siadamy, rozmawiamy o wspólnych pasjach, razem się interesujemy sztuką. Ja trochę mniej na polityce się znam niż on, ale coś tam próbuję z nim pogadać. Parę razy wyjechaliśmy we dwójkę, ostatnio byliśmy w Barcelonie na super wyjeździe, takim łączącym. Myślę, że jest to bardzo ważne dla ojca i syna, żeby wyjechać. Czy ty, wychowawszy się w takiej rodzinie, myślałeś o tym, żeby właśnie też pójść w stronę aktorstwa, w stronę show biznesu? Nie. Nigdy. Ja zawsze uciekałem, bo właśnie chciałem trochę ominąć tego, że jestem synem Rafała. Nie stworzyłem swojego jakby legacy, czy jak... Swojej historii, takiej oddzielnej zupełnie, tak, zawodowej. Oddzielnej zawodowej historii, dlatego też pracuję nad pewnym projektem, który może niedługo wyjdzie, z moim kolegą, który jest zupełnie odcięty od show biznesu. I mam nadzieję, że to mi wyjdzie i to zajmie mi moje dni. Ale nie mówię, że nie chciałbym się też zajmować modelingiem w przyszłości, bo jest to jak na razie przyjemne. Jak tylko pojawiła się informacja o tym, że stawiasz pierwsze kroki w modelingu, od razu masa artykułów w internecie i od razu informacja o tym, że jesteś synem Rafała Królikowskiego, zaczęły się rodzić pytania, co ty robisz na co dzień, kim jesteś? Wiemy, że masz 20 lat, no i właśnie, co robisz na co dzień, bo to już jest taki wiek po maturze, czyli pewnie jakieś studia. Wiesz, ja aktualnie jestem podczas tak zwanego gap year'u. Wymyśliłem ten pomysł, bo nie do końca wiedziałem, co ze sobą zrobić. Gap year, czyli taki rok przerwy między liceum a studiami. Dokładnie tak. Jest to popularne za oceanem i w innych częściach świata. Moi mieli z tym na przykład duży problem na początku, musiałem ich przekonać, przedstawić swój biznesplan, powiedzmy, na ten rok. Może nie do końca wyszedł tak, jak planowałem, ale zdecydowanie nie żałuję, że zrobiłem ten krok, bo nauczyłem się rzeczy, których bym się nie nauczył na studiach, w szczególności właśnie, że pracowałem w różnych miejscach. Czyli czego się nauczyłeś? Bo na ogół w tym wieku no to pewnie jakaś praca albo w kawiarni. Tak, dokładnie tak. Ja pracowałem w paru miejscach związanych z gastronomią i polecam każdemu młodemu człowiekowi, bo na pewno to uczy szacunku do pieniądza.